Siemanko, widzę, witajcie. Przed wami LC Even, czołg premium 8 poziomu, bez amunicji. I w taki właśnie sposób udało mi się wbić 3 oznaki biegłości. W tym filmie pogadam trochę o spotowaniu, pogadam trochę o wyposażeniu, o tym, jak udało mi się w ten sposób właśnie wbić te 3 oznaki. Zapraszam was do oglądania. Widzicie teraz prochorówkę. Też pokażę wam inne mapy, inne zagrania i tak dalej. Oglądajcie i zapraszam jeszcze raz. Wjeżdżam sobie w standardowe krzaki. Możecie zauważyć, że mam lornetę. Kamil, dlaczego lorneta? Mamy rok 2022, nowy ekwipunek i tak dalej, czemu lorneta? Wytłumaczę wam może w późniejszym etapie filmu, ale wrócę też do mojego wyposażenia ogólnie, jakie mam. System obserwacji dowódcy to jest podstawowe wyposażenie na czołgi lekkie i zawsze na pierwszym slocie, żeby mieć premię. Drugie wyposażenie to cichy układ na czołgu lekkim, tak żeby zwiększyć i zmaksymalizować jego kamuflaż. I trzecie wyposażenie to jest lornetka, w moim przypadku na niektóre mapy, na większości map optyka. Dlaczego? To później się dowiecie. Dyrektywa na kamuflaż i w ten właśnie sposób nasz LCI ma niesamowity kamuflaż i praktycznie przeciwnik wyświeci nas z okolicy 200 metrów. Jeżeli jesteśmy w krzaku, to na 50 metrów, nieważne co się będzie dziać, zawsze na 50 metrów każdy czołg dostanie spota. Dlaczego jadę teraz na lewą stronę? Stwierdziłem, że chcę pojechać na drugą flankę, żeby wpuścić przeciwnika lighty i poświecić coś na górce. Miałem taki plan, że pojadę na górkę, tam coś podświetlam może i wrócę się do lasu. Ale zauważyłem, że E75 jest bardzo agresywnie na górce, dlatego wracam do lasu. No i tu zupełnie przypadkowo, nie sądziłem, ale akurat udało mi się, zrobię sobie takie kółko, bo a nuż może jakiś light podjechał i zobaczyłem LC Evena i właśnie rozwaliliśmy jednego lighta. Jeżeli wy gracie czołgiem lekkim, to waszym największym przeciwnikiem jest czołg lekki przeciwnika. I na nim zawsze się skupiacie, żeby jak najszybciej rozwalić czołg lekki przeciwnika i żebyście wy jako jedyny czołg lekki przeżyli. Zginął LC Even. LT-432 pokazał się w tej dziurze, w tej jamie tak zwanej, jest na tym środku, na prochorówce i on tak łatwo stamtąd nie może uciec. On będzie spotowany właśnie ze środka. Upewniłem się, zrobiłem taką rundkę, żeby zobaczyć, czy na pewno tam nadal jest. I moja błyskawiczna decyzja i reakcja, żeby wjechać w jakieś bardzo agresywne krzaki, bo ten light, jeżeli jest w tej dziurze, to on nie świeci za dużo. I dzięki temu, zobaczcie, co zrobiłem, czyli podjechałem właśnie w te krzaki. I właśnie dzięki temu, że Leltek był w tej dziurze, mogłem to zrobić. Też powiedziałem mojemu plutonowemu, który gra na Projecto na środku, żeby był trochę wychylony na tym środku i zobaczył, że ten light nie ucieka jakoś. No i light cały czas się pojawił na środku, tutaj akurat Norkisos przesadził, zdecydowanie zbyt mocno się wychylił, już to było niepotrzebne, on po prostu wcześniej się bardziej wychylał, żeby upewnić się, czy ten light nie ucieka do lasu, teraz to zrobił to kompletnie niepotrzebnie. Ja wjechałem w tą pozycję, zaświeciłem Jocha, zaświeciłem Skorpiona, jakiś damage po spocie wpada, ale najważniejsze jest to, że moja pozycja jest taką pozycją, która zaświeci tego LTK-a, jeżeli on wyjedzie i pojedzie na przykład linią krzaków, czy gdzieś od tej strony. On się tego totalnie nie spodziewa. No i przypatrzcie się, że LTK się wychyla, dostaje spota. No i ja czekam na moment, w którym ten LTK padnie, bo wtedy nie będzie żadnego czołgu lekkiego i ja mogę robić wszystko tak naprawdę, co chcę. Zaświeciłem sobie Skorpiona, te czołgi, które się wychylają agresywnie na H1, dostają spota w lesie. Na razie nic nie widać, niby mam dobrą pozycję, żeby spotować las, ale przypatrzcie się, że jedzie sobie LT-432, od razu został wykryty, od razu dostaje pestki, no i dostał też podpałę, gąskę, LTK nie ma, jestem jedynym czołgiem lekkim na prochorówce, no a co może się wydarzyć, to zobaczcie sami. Teraz moja decyzja, z racji tego, że ja nie widziałem nikogo w tym lesie, trzeba troszeczkę podjechać i jak najbardziej można podjechać linią krzaków. Mamy niesamowity kamuflaż, który trzeba wykorzystać, podjeżdżamy sobie. Od tej lewej strony wolę podjechać, żeby te ewentualnie czołgi z tego H1, G1, które tam są, mnie nie zaświeciły i żeby mieć większy dystans do nich. Teraz przejechałem sobie na prawą stronę, ponieważ wcześniej tutaj jest taka dziura i bałem się, że przez tą dziurę te czołgi, które tutaj stoją, mogą mnie zaświecić. Żeby wam zobrazować, zaświeciłem tego SHPTK i powoli, jeżeli mogę sobie linią krzaków podjeżdżać, to podjeżdżam. I teraz kwestia lornetki. Przypatrzcie się. Gdybym miał optykę, najprawdopodobniej zaświeciłbym to Projecto o wiele wcześniej i może on by mógł uciec a tak, i tak dalej, a jeżeli ja mam lornetkę, ja mówię do mojego plutonowego, słuchaj, 3, 2, 1, odpala mi się lorneta, zaraz może coś się pokaże. I właśnie w ten sposób można łatwo komunikować się z plutonowymi, że
O, słuchaj, za 3 sekundy będzie spot, bo mi się lorneta odpali i przyceluj się dobrze. Jeżeli miałbym optykę i zaświecił go wcześniej, no to wtedy on dostaje żarówę, nasi sojusznicy nie są gotowi i gościu może uciec. A jeżeli ja powiem dokładnie, w którym momencie mi się lornetka odpali, no to mogę spowodować, że jeżeli on dostanie spota, to od razu mój sojusznik plutonowy będzie wcelowany. Plus, lornetka ma jeszcze większy zasięg widzenia niż optyka. Oczywiście nie działa tak, że optyka, znaczy optyka działa tak, że za każdym razem jak jedziemy, a lornetka może spowodować, że na przykład zaświecimy jakiś czołg lekki w krzaku, bo będzie mieć tak niesamowity zasięg widzenia, że to zrobi taką różnicę, że zaświecimy kogoś w krzaku. Oczywiście trzeba powoli sobie włączyć tą lornetkę i powoli też sprawdzać, co się dzieje. Na mapie typu Prochorówka właśnie korzystałem z takiego zestawu, ale na większości map korzystałem z optyki, dlatego że na Prochorówce mamy bardzo dużo krzaków i te kilkanaście metrów zasięgu widzenia może spowodować, że zaświecimy jakiś czołg lekki, a jeżeli zaświecimy jakiś czołg lekki, no to wtedy mamy otwartą drogę do bramki, tak to nazwijmy. No i przepraszam się, teraz odpalamy się lornetka, od razu jest spot. Od razu są fragi. Może to nie jest idealny przykład, który wam obrazuje, no bo wiadomo, zaświeciłem tego Skorpiona i tak dalej. Jakbym go wcześniej zaświecił, to pewnie też by stąd nie uciekł. Ale są takie momenty na niektórych mapach, że ktoś jest w jakimś krzaku i od razu może się schować za jakimś nasypem czy gdzieś. No i wtedy jak mu się zapali żarówka, to on się od razu schowa, nie? To taki, powiedziałbym, bardziej przykład, co się dzieje. Pomimo tego, że nie gram z tą optyką w tej bitwie, to przypatrzcie się, że i tak jestem w stanie... no deklasować te wszystkie czołgi i spotować. Buraz został zaświecony, ja nie zostałem wykryty, wszystko dostaję po spocie. Przed tą bitwą miałem około 94% chyba procent biegłości. No i mogę wam zaspoilerować, że w tej bitwie nie udało mi się wbić trzeciej biegłości, chociaż było bardzo blisko, bo skończyło się chyba na 94,9. Jest to jedna z takich lepszych bitew, jaką miałem na LC Evenie. Oczywiście też były bardzo dobre, nie miałem jakiejś mega super bitwy powyżej 10 tysięcy po spocie. Wjechałem sobie w te krzaki, przypatrzcie się, że Pantera jedzie i mnie nie widzi. No i czekam na to, aż ta Pantera zostanie skończona. Zaświeciłem też tam Skorpiona. Bardzo dużo po spocie wpada. No ale na moje nieszczęście teraz jadę po Udesa. No i Udes został wykryty gdzieś po drugiej stronie górki. I tyle, jeżeli chodzi o tą bitwę. Dobra, tutaj mamy ciekawy trik, sztuczkę, nie wiem jak to dokładnie opisać, ale na pewno bardzo ważne zagranie i może wam się przydać, jeżeli gracie czołgami lekkimi. Mapa to jest Mountain Pass, przełęcz, przejeżdżam sobie w to miejsce i najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ja jako czołg lekki nie zjeżdżam na dół tutaj bez sensu i nie stoję w tym dole, bo po pierwsze mogę zginąć, może ktoś się też, że tak powiem, przysłowiowo ulać na mnie, po drugie, jeżeli ja jestem w tym dole, to ja nie spotuję tego, co tu przejeżdża przez nie wiem, 10 sekund, a przez to 10 sekund te wszystkie czołgi zdążą przejechać i jakieś bardzo wolne czołgi dopiero będą przejeżdżać. Jak ja się wychylę w tym miejscu, ja od razu mam spota, ja nie mogę cały czas aktywnie spotować, tylko ja stoję wychylony w tym momencie i widzę, że Progetto przejeżdża. To Progetto chciało strzelić do Skorpiona, ja dostałem tę pestkę na ślepo, w sensie ja nie jestem wykryty i zebrałem przez przypadek ten strzał. Zaświeciłem tam Esterfała, zaświeciłem Bulldoga, Progetto zjechało na dół i błyskawiczna reakcja z mojej strony. I co sobie pomyślałem? Ja jeszcze mogę tu sobie spotować, dopóki to Progetto nie jest na 50 metrów, przypatrzcie się, co ja robię. Ja korzystam z tej skały, żeby Progetto bezpośrednio mnie nie widziało. Ale teraz używam odchylenia, w sensie zoom outa i przypatrzcie się, że tu jest 56 metrów. To nie jest żaden mod, to każdy ma dostępne w grze. Jeżeli najedziecie na jakiś czołg, to pokazuję wam ilość metrów. Ja cały czas kontroluję, ile metrów jest do tego Progetto. Dlatego, że jeżeli byłoby tu 50 albo 49 metrów równe, to wtedy on by mnie zaświecił przez skałę. Jeżeli mamy na liczniku powyżej 50 metrów, no to Progetto mnie zaświeci. I przypatrzcie się, co ja robię. Progetto wychyla się od tej strony i ja cały czas jestem wychylony i ja cały czas podświetlam te czołgi, które tutaj są. To jest bardzo ważne, no i też według mnie trochę ciekawe, co ja robię w tym momencie, bo ja kontroluję, co robię Progetto i ja cały czas spotuję dla moich sojuszników te wszystkie inne czołgi i dostaję dzięki temu damage po asyście, po spocie. No i w tego typu challenge tych niektórych takich ciekawszych zagrań było naprawdę sporo. To była jedna według mnie z ciekawszych rzeczy. No i widzicie, że non-stop kontroluję, co robi Progetto, wychylam się, zaświecam świecę Indiana. No i teraz mój Kunze Panzer wyjeżdża po to Progetto, rozwala go. No i ja nadal cały czas spotuję, co tam się dzieje. No i ogólnie to w sumie w tej powtórce byłoby na tyle. Potem spotuję sobie most dla moich tam sojuszników. Przychodzi taki moment, że już tak naprawdę za dużo do roboty nie mam. Kunze padł, podjeżdżam sobie w ten krzak. Tu nic nie widzę, mogę sobie podjechać tutaj, podjeżdżam sobie w ten krzak. No i też tutaj coś potuje, coś świruje i tak dalej. I w sumie to by było na tyle. Zobaczcie teraz kolejną mapę i powtórkę. Dobra, mamy teraz mapę Kopalnia. To jest mapa,
no, jeżeli rzuci was czołgiem lekkim na kopalnię i nie możecie robić obrażeń i strzelać, no to mówicie sobie, że mam przechlapane, tak? Zobaczymy, ile mi się to uda zrobić po spocie i zobaczcie też moją taktykę na tą bitwę. Niestety, z racji tego, że ten LC Even jest taki mały, tak wolno przejechałem przez tą wodę, że nie zdążyłem dojechać do krzaka i LT-42 mnie zaświeciło. Jaka jest moja rola w tej bitwie? Ja chciałem zaświecić dla moich sojuszników i moich czołgów plutonowych, co się dzieje na wodzie, jakie czołgi przejeżdżają przez wodę i żeby moi właśnie sojusznicy plutonowi postrzelali na tym przejeździe, co tam się dzieje. W tym momencie, jeżeli light zniknął ze spota, LT-432 nie jest zaświecony, to ja też nie jestem zaświecony, dlatego podjechałem sobie do tego krzaczka. Widzę, że moje czołgi SKPTK i Scharfutur przejeżdżają na linię 1-2 i teraz zaświeciłem sobie Emila. Właśnie to jest pojazd, który z tyłu tam jest, 394, udało mi się go zaświecić. Widzę, że nasze czołgi tam przejechały, więc postaram się podjechać trochę agresywniej. Może kogoś zaświecę, jakiś niszczyciel, spodziewam się, że tak kilku niszczycieli jest, między innymi lodówka, że podświetlę lodówkę, która by tam z tyłu stała. Idealnie wjechałem do tego krzaczka. Było tu 78 metrów. Gdybym to zrobił sekundę później, to wtedy też 440 by mnie zaświecił. Ale spokojnie. Jaka jest zaleta LC Evena, o której bardzo nie wspominałem, znaczy nie wspomniałem na tym odcinku, to jest to, że on jest też bardzo mały i dzięki temu trudno w niego trafić. Nawet jak dostaniecie spota i uciekacie, to z kołowcami narzekamy na to, że strzamy w kółka kołowca i wchodzi za zero, tak w LC Evena naprawdę jest ciężko trafić. Nawet ja nieraz jak strzelam z jakiegoś pojazdu do LC Evena, to są jakieś problemy ze względu na to, że ten czołg jest bardzo niski, no i malutki. W tym sposobem też przejechałem do kolejnego krzaka, tego się też nikt nie spodziewał. Wyczułem moment, w którym mogę przejechać. Widziałem, kiedy to T4-400 i tak dalej nie są wychylone, nikt tu nie był wychylony. Podjąłem decyzję trochę ryzykowną, ale żeby zrobić te trzy odznaki, to ja muszę trochę ryzykować. No bo w inny sposób niż po spocie nie mogę sobie nabić tej biegłości. A przypominam, że damage po asyście po spocie to jest to samo co zwykły damage, jaki zadajemy. No i nieważne co będziemy robić, to taką samą ma to wartość. Jest tylko i wyłącznie różnica, jeżeli gąskujemy kogoś i spotujemy, to wtedy jeżeli na przykład mam 2000 po gąsienicy, a 1000 po spocie, to są różne, to jest niby po asyście, ale to jest różne według biegłości, no to wtedy dodajemy tylko 2000 po gąsce, a 1000 po spocie nam ucieka. Taka też krótka informacja. Zauważyłem w tym momencie, że bardzo dużo czołgów jest na górnej strefie. I w tym momencie też te Conwaye, ISU, te wszystkie te deki stoją pochowane, nic się nie dzieje. Moja decyzja, żeby zrotować. Bo na tym kwadracie, na C8, C9, tu są takie krzaki standardowe i tam zazwyczaj ktoś stoi w tych krzakach. Ja postaram się trochę poimprowizować, poszukać jakiejś fajnej pozycji, żeby pospotować te czołgi. Co jest ważne, ja gram w plutonie, ja markowałem ten czołg w plutonie. Czy można zmarkować ten czołg w plutonie? Uważam, że można. Bez amunicji oczywiście. Z amunicją no to na luzie. Bez amunicji można, ale to jest ekstremalnie trudne. Bo nie wszystkie mapy w WoCie nadają się do tego, żebyśmy dobrze spotowali, byli tym scoutem. Nie zawsze możemy na ten damage po spocie liczyć. Czasami musimy bardziej liczyć na nasz własny damage. Kopalnie to niby mapa, w której za bardzo nie ma jak spotować, ale tym filmem trochę udowodnię, że przy odpowiednim ustawieniu, przy odpowiedniej rotacji jak najbardziej da się. Wjechałem no, standardowe krzaki na A4 i tym sposobem spotuję sobie właśnie SKPTK. Ten standard tam mocno podjechał i ja czekam na to, aż ten standard zginie, bo dzięki temu mogę spróbować gdzieś tam agresywnie podjechać. Ten EBR też się jakoś rozlewa. Nie wiem, co się dzieje. I ja po prostu sobie poczekam. Świecę SKPTK po strzale. Cały czas tu nic się nie będzie dziać. Trochę po tego damage'a po asyście wpadło mi, między innymi. No i padł ten standard B. Dlatego moja decyzja, żeby trochę skrócić dystans, żeby zaświecić coś ekstra, żeby spotować te czołgi, które będą bezpośrednio w krzaku. No ale mam nadal trochę problem, no bo te wszystkie czołgi są bardzo blisko, a ja tu nie widzę nigdzie krzaków. Zauważyłem te krzaki, które są gdzieś tu po lewej stronie, jakieś drzewka, coś. Myślałem, żeby tego użyć. Tu jest paton, tu też są jakieś krzaki. No i sprawdzam, czy mam tego spota, czy nie. Też wjechałem w budynek w ogóle. Dostałem w gąskę, od razu się naprawiłem, Kunze do mnie strzelił i wiem, że Kunze najprawdopodobniej on mnie spotuje cały czas i ma całkiem dobrą załogę. Ten paton w ogóle jest stokowy, więc aż tak bardzo się jego nie obawiam. Wychylam się, no i zobaczcie, że w tym momencie jak się wychyliłem, no to nikt mnie nie zaświecił, nikt do mnie nie strzelił, więc najprawdopodobniej te czołgi mają bardzo słabą załogę. I co trzeba wykorzystać, jak najbardziej. Przepatrzcie się, 240 metrów, ten paton mnie w ogóle nie widzi. No LC Even to jest prawdziwy ninja. I ewidentnie to tutaj wykorzystuje, chociaż jeżeli ktoś ma optykę, ktoś ma bardzo dobrą załogę, no to oczywiście nas o wiele wcześniej spotnie.
Dobra, no i teraz tak, podjechałem sobie pod ten budynek. Mój docelowy plan jest taki, żeby wjechać do tego krzaczka, który jest przed wami, ale zauważyłem, że Kunze był wychylony i że Kunze, jeżeli wcześniej mnie zaświecił, to teraz też tym bardziej musiał mnie zaświecić. I czekam na moment, Kunze idealnie się wychyliło, ja od razu się cofnąłem, bo spodziewałem się, że zostanę wykryty. I czekam na moment, w którym Kunze się schowa, ja zniknę ze spota i wtedy wjadę tego krzaka, no bo Kunze już nie powinien się wychylać, jak jest na jeden strzał. Przepatrzcie się, jak blisko podjechałem do tego patona, no i też ten paton nie wie totalnie, co się dzieje. Moje czołgi z A4 mogą tam do niego coś postrzelać, trochę też podzielę się tym damage'em z kranem, no bo jeżeli dwa czołgi spotują ten sam czołg, to wtedy ten damage się dzieli przez dwa, no i w tym momencie ja i kran spotujemy tego patona, dlatego to wszystko się dzieli przez dwa. A jeżeli jesteście zdziwieni, że wasi sojusznicy strzelają do jakiegoś czołgu, a wam nie wpada uszkodzenie po wykryciu, to najczęściej jest tak, że ten czołg, który strzela do tego czołgu, który wy spotujecie niby, tak naprawdę to wasz sojusznik też go spotuje i nie wpada wam po asyście, dlatego że wasz sojusznik, który strzela, też go świeci. To jest taka rada, znaczy takie spostrzeżenie, bo sporo graczy tego nie rozumie. Dobra, to było na tyle w tej bitwie, jakby nic się więcej chyba nie wydarzy tutaj. To, co mogłem pospotować, to pospotowałem. 6,5 tysiąca to jest bardzo dobry wynik, jak na tą mapę, tego w ogóle nie zakładałem. No i odnośnie wymagań, to tam chyba 3,5 tysiąca damage'a trzeba było robić na tą trzecią biegłość. Udało mi się to zrobić. Wcześniej ja grałem tym czołgiem, dlatego mam jakiś damage średni nabity, bo jak miałem 79% biegłości, to ja przestałem nim grać. No i ostatnio właśnie wyszło to, że no taki pomysł, inicjatywa, żeby zmarkować ten czołg. No i dlatego mam jakiś damage nabity, ale w sesjach no robiłem po 4 damage'a, staranowania i tak dalej, ale tak to tylko skupiałem się na spotowaniu. I moja ostatnia bitwa na Erlenbergu teraz będzie z TeamSpeakiem, z moimi plutonowymi. Jak się komunikowałem, wydaje mi się, że będzie ciekawe. Ja się z wami żegnam, dzięki za odcinek 94-91. Himmel zbanowany. No. Mapa nie jest zła. Dobra, ja będę spotować ten ich przejazd tu. Dobra. Okej. Okay. To też można. Bo to ma słabo bazowy kamo. Skoda jedzie. Po moim, tak. Prototyp. Ale krzak zająłem. Skoda też po moim. O. Spiżdżaj tym UDS-em 14-15, hop, trzy marki na tym UDS-ie. Jakby się tam chamsko wpieprzył, co? No, tylko widzisz, to 4-4 się zjechał, to już nie wiadem. No teraz nie. Myślę. Ale jak Skodę ktoś mi wyciągnie, a strona tu spotuje. Dobra, git. Jak mi ktoś spotnął. No, właśnie to chcę zrobić. O kurna, no nie wierzę. Nie wiem, co mnie zapaliło, to jest najlepsze. 4-4 na razie wiemy o jednym. No, SHP TK na HE-kach. Drugi tu gdzieś musi być, bo ja mam spota, nie? Nie wiem, gdzie jest drugi, ale... Kurde, ale teraz ninja muszę być. Nie wiem, 222 metry, nawet. 220. Ja pierniczę, nie, on mnie tak... Teraz może zaświecić. Ja zaraz tam spróbuję zaświecić, tylko ten 4-4 jest za blisko. No, też mi się przypomniał ten klip, jak się tam wywaliłem. O kurwa. Ej! Zobaczcie, co się stało! Zobaczcie! Zobaczcie! Plus 30 sekund! Jest! Jest! Też mi się to przypomniało. Dobra, on jest ogłuszony. O! O kurde. Centurion, corner one. No to ja mam ten. Światło, uważaj, Maty, on musi gdzieś tu być. Druga strona, ja muszę rozegrać chyba. Drona puścili się do czego? Oni w plutonie? Nie, nie są w plutonie. Zaraz to Iweny może zaświeca.
Ten event jest tu, dokładnie tu. Mhm. Tam trochę wyżej. Jedzie ten. Kurde, na 50. A tym proszę, to nie pojedziesz tam, nie ulejesz się w tego eventa po prostu? No mógłbyś w sumie. Bo nikt cię nie strzeli. Ja spróbuję Archeemę zaświecić i tak dalej. Jest UDES. Jest schowany. Pixel shot garnek? Nie, cofnął. Od prawej złamał drzewo. Dobra. Zaraz te deki zaświecę. No ile będą. Dobra, ja podjeżdżam chyba. Art KD. Tam na środku, na tym mieście są. Jest Archeem. Super. Nie wiem, co z UDES-em, może stać tu. A do krzaka nie wiedziesz, lornety nie zapalisz? Ja nie mam lornety w tej bitwie. No. O kurde, mam spota. No jest. No nie. Właśnie tak sądziłem. No jest. Ale mam farta trochę. O, farciarski strzał. Jak go mogę zaświecić zaraz znowu? Na traku, zabij go. No nice. Git. Dobra, jedziecie do mnie? Możemy jechać. Jeszcze jeden prog nie ma spotę w sumie. Jeden w mieście, nie. Tu nie ma. No to SU próbuję zaświecić na wam. Marta? Podjeżdżam. Kurde, budynek niefartowy. Ej, ja jestem na spocie. Aha, tu. Odbił się prog ode mnie, ty, ale szwart. Ja nie wiem, czy sunie jest w krzakach, w tych krzakach jako spotter. Albo prog mi zaświecił. No, prog mógł cię zapalić. Spróbuję zaświecić proga. Lotuję trochę tu. Kurde, nie widzę go. No i tam był ten Tadek. Miałeś rację. No, tak myślałem, że mnie stamtąd Tadek zaświecił. Jeden strzał i mam oznakę. Coś? Proszę? Mam. Dałeś. 213, trafiłeś. Mamy to. No i git. Ty, 4700. No weszło ci 8. Ile zrobiłeś na tej suce? Tam 800 na pewno. 856. No to dobrze, wydawało mi się, że miał 800, ileś miał, jak ja spudłowałem testy. 95,08. I wtedy weszło mi w Progetto i musiałeś go wyblindować do końca. Patrzę na swoją sesję, 51 bitew, 6 średniego damage'a. Jadę tam. Może mam spotnę kogoś tu, coś takiego zaraz. O kurde! Ale flipa zrobił.